Porównuje pan II wojnę światową i dramat Holokaustu z tym, co się dzieje dzisiaj? A jest pan za karą śmierci w procesach nowerymberskich? Czy by pan bronił tych ludzi? Tak. Ale czy jest pan za karą śmierci? To była inna sytuacja, świetnie, inne lata. A, czyli pan senator jest zwolennikiem kary śmierci. Dzień dobry, witam w kolejnym Super Ringu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ostatnio palącej społeczeństwo kwestii. Wszystko po tragedii, kiedy to 8-letnie dziecko zostało skatowane przez swojego ojczyma i zmarło, niestety. Po tej tragedii znowu podnoszą się głosy o wprowadzeniu kary śmierci za najcięższe przestępstwa. Czy rzeczywiście da się to w Polsce wprowadzić i czy nie są to tylko populistyczne slogany? O tym dzisiaj porozmawiamy. W studiu jest Konrad Berkowicz, poseł koła Konfederacja, no i pierwszy wiceprezes partii Nowa Nadzieja. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. A zdalnie połączył się z nami senator Wadim Tiszkiewicz, senator niezrzeszony i były prezydent Nowej Soli. Tutaj to o tym wspominam, ponieważ pewnie jeszcze w kontekście naszej rozmowy zahaczymy o pana doświadczenia jako samorządowca. Dobrze? Witam serdecznie, panie senatorze. Witam, pozdrawiam wszystkich. No właśnie, panie pośle, tak, po ostatniej tragedii umiera dziecko dręczone przez ojczyma i w debacie znowu pojawiają się postulaty nad przywróceniem kary śmierci w Polsce. Taki postulat podniósł ostatnio chociażby premier na konferencji prasowej. Wcześniej też o tym pisał. Wcześniej mówił nawet o tym Jarosław Kaczyński. Niektórzy ministrowie też to podnoszą. Posłowie również, część społeczeństwa. No i pan napisał też post na Facebooku, gdzie domaga się pan wprowadzenia kary śmierci za najcięższe przestępstwa. Pytanie do pana. Czy rzeczywiście jest pan za tym, żeby wprowadzić ten rodzaj kary, czy może była to tylko i wyłącznie czysta gra polityczna, taki populistyczny slogan, no na kanwie tego, co się stało, prawda? Wystarczy prześledzić moje wypowiedzi publiczne od kilkunastu lat podczas mojej działalności. Ja nawet założyłem swego czasu ruch na rzecz przywrócenia kary śmierci. W tej kadencji też z mównicy sejmowej kilkukrotnie przypominałem o konieczności jej przywrócenia, mimo braku tego typu wydarzeń i braku jakichś sensacji wokół tego. Natomiast rzeczywiście sytuacja, w której ludzie widzą grozę czynów, na którą państwo powinno móc odpowiedzieć sprawiedliwą i równie absolutną karą, można właśnie ludziom uświadomić, że taka kara w kodeksie karnym z wielu powodów jest konieczna i to jest dobry moment, żeby zawalczyć o to, żeby zbliżyć Polskę do przywrócenia tej kary, bo bez tego dochodzi do rozprzężenia moralnego, a no ludzie, którzy przekroczyli granice człowieczeństwa, są w wyższej pozycji moralnej niż ich ofiary, bo żyją sobie choćby w więzieniu, czasem nawet wychodzą na wolność, czego mieliśmy wiele przypadków w Polsce. Czy uważa pan, że gdyby wprowadzono karę śmierci w Polsce, gdyby ona obowiązywała, to na przykład do takiej tragedii, jak to ostatnio, by nie doszło? Nie wiem, czy nie doszłoby do tej tragedii, natomiast jest co najmniej kilkanaście bardzo dużych badań, które wskazują, że oczywiście niektórych kara śmierci odstrasza i mam konkretny przykład z Polski sprzed paru lat, kiedy wyszedł z więzienia po 25 latach człowiek skazany za zabicie żony, wyszedł z więzienia i zabił przypadkową osobę, zgłosił się na policję po to, żeby wrócić do więzienia, bo i powiedział, to nie jest teoria, to są jego słowa, bo nie radził sobie poza więzieniem w normalnej rzeczywistości. To jest namacalny dowód na to, że ci, którzy doprowadzili do zniesienia kary śmierci, mają krew na rękach. Gdyby była kara śmierci, on oczywiście tego by nie zrobił. Ciekawe, bo chciał wrócić do lepszego życia, a nie skończyć ze swoim życiem. Gdyby chciał skończyć ze swoim życiem, to by popełnił samobójstwo. Panie senatorze, a co pan na ten temat myśli? Czy kara śmierci w Polsce, czy w ogóle jest możliwość przywrócenia kary śmierci w Polsce i czy byłby pan za tym, żeby za najcięższe przestępstwa właśnie ten rodzaj kary był stosowany? Ja zacznę od tego, że od pytania może do pana posła. Panie pośle, jak panu nie wstyd? To, co pan opowiada, to są totalne brednie. Tak naprawdę to jest czysty populizm i żerowanie na tragedii. Niestety tak się często zdarza. Jest tragedia, tak? Później my nic nie robimy, bo kara śmierci nie jest żadnym rozwiązaniem. Później jest następna tragedia i żyjemy od tragedii do tragedii. Nie jest żadnym rozwiązaniem wprowadzenie kary śmierci. Po pierwsze, panie pośle, musielibyśmy wyjść z Unii Europejskiej, tak? Ja wiem, że Konfederacja jest za tym, żebyśmy się cofnęli o kilkadziesiąt lat do tyłu, przeciwko czemu jest całe polskie społeczeństwo, przynajmniej zdecydowana większość. Chce pan rozwiązać patologię poprzez jeszcze większą patologię? Chce pan zabijać ludzi, na przykład 15-letnich chłopców, którzy zamordowali, rzeczywiście popełnili czyn straszny. Nikt się nie godzi z tymi czynami. Ja też jestem zbulwersowany.
i uważam, że trzeba wprowadzić nowe rozwiązania, które takim tragediom będą zapobiegały. Ale wprowadzenie kary śmierci nie będzie zapobiegało kolejnym morderstwom, a w Stanach Zjednoczonych. Wy jeszcze chcecie broń rozdawać, tak? Żeby każdy miał giwerę przy sobie i chodził z klamką po mieście, tak? W Stanach Zjednoczonych jest kara śmierci. I co? Przestępstw jest mniej? Nie dochodzi do morderstw? Nie są zabijani ludzie? To nie jest żadne rozwiązanie wprowadzenie kary śmierci. Też jestem zbulwersowany, też uważam, że trzeba tych ludzi karać, izolować, ale trzeba też wprowadzić mechanizmy, które zapobiegać będą takim tragediom. Będąc prezydentem miasta, ja miałem do czynienia z rodzinami patologicznymi. Wiem, co to znaczy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wiem, co to znaczy urzędnik, który ma pod opieką 100 albo 80 rodzin patologicznych. Tu trzeba zmienić system. Trzeba ludziom pomagać. Trzeba wyłapywać te przypadki, które mogą grozić tragedią, a nie strzelać w potylicę. Może jeszcze łagry wprowadzimy, tak? Gdzie rzeczywiście ktoś będzie musiał odpracować swoje grzechy. Za grzechy trzeba zapłacić. O tym wszyscy wiemy i nikt tego nie kwestionuje. Pytanie, jak zrobić, żeby nie dochodziło do następnych tragedii, ale nie tańcząc na grobach ofiar, tylko szukając najlepszych rozwiązań, żeby więcej do takich tragedii nie dochodziło. Panie senatorze, ale czy nie sądzi pan, że polskie państwo ma problem z tego typu przestępcami? Mam tutaj na myśli chociażby sprawę Mariusza Trynkiewicza, prawda, który został skazany na karę śmierci, którą później na mocy amnestii zamieniono mu na 25 lat więzienia. Tę sprawę, jego sprawę przesunięto 25 lat i my parę lat temu borykaliśmy się z tym problemem. Co z tym człowiekiem zrobić? To w zasadzie to dla niego został przygotowany ten specjalny ośrodek, do którego trafiają tacy przestępcy, prawda? I też część społeczeństwa zastanawia się, czy trafił tam zgodnie z prawem. W końcu swoją karę odsiedział, prawda? Panie redaktorze, trzeba szukać rozwiązań. My mieliśmy w Nowej Soli, w moim mieście, którym zarządzałem, taki przypadek. Już nazwiska nie wymienię. Powiedzmy Trynkiewicz z gwiazdką niech będzie, który też morderca po 25 latach wyszedł z więzienia, nie mógł się odnaleźć i w końcu gdzieś tam sam umarł na polu, bo nikt nie chciał z nim mieć nic do czynienia. W noclegowni wszyscy się od niego izolowali. Dobrze, źle, można dyskutować. Ale jeszcze raz wracam do tego. Trzeba wypracować system. Jeśli chodzi o tą tragedię tego chłopca, to co, jeżeli my zabijemy rodziców dzisiaj, strzelimy im w skroń, to rozwiążemy problem, to więcej takich tragedii nie będzie? Powtórzę. Dzisiaj system jest taki, że jedna opiekunka ma pod sobą 100 patologicznych rodzin. To są ludzie źle opłacani, którzy rzeczywiście ciężko pracują przy dużym zagrożeniu, bo trafiają w różne środowiska, gdzie jest naprawdę trudno. I jeżeli my dzisiaj zastrzelimy matkę i ojca tego chłopca, to rozwiążemy problem, to następnej tragedii nie będzie. Przecież to są ludzie często żyjący w jakimś swoim środowisku, często alkoholicy, często ludzie oderwani od rzeczywistości. Jeżeli oni popełnią tą tragedię, to jeżeli my ich zabijemy, to rozwiążemy problem. Nie, trzeba zmienić system. Jeżeli zmienimy system, to wtedy tych tragedii będzie mniej. Strzelanie w potylicę niczego nie załatwi. O rozwiązaniach systemowych jeszcze porozmawiamy. Chciałem oddać głos posłowi Berkowiczowi. No, ponawiam to pytanie pana senatora. Nie wstyd panu? No ja widzę, że pan senator jest bardzo targany emocjami, jest wyprowadzony z równowagi i pewnie dlatego formułuje takie w oczywisty sposób. No bo takimi głupotami, jak pan opowiada, ja rozumiem, to nie być panie, ja rozumiem, panie senatorze, że zdobycz cywilizacji, jaką jest kara śmierci, jej usunięcie powoduje rozprzężenie moralne, upadek kultury, ale wymagałbym przynajmniej od senatora, żeby był kulturalny i mnie nie przerywał. Ja panu nie przerywałem mimo długiego, pełnego obelg długiej wypowiedzi. Otóż pana zaślepiają emocje pewnie wynikające z tego, że abolicjoniści są teraz w defensywie, kiedy ludzie widzą, do czego dochodzi i że teraz człowiek, który bestialsko katował i torturował małe dziecko, syna swojej konkubiny, w tym momencie jest de facto bezkarny, bo nawet jak trafi do więzienia, to nie będzie już mógł dostać wyższej kary, więc będzie osobą bezkarną. Natomiast proszę podejść do tego racjonalnie. Pan tutaj mówi, że
państwo ma odpowiadać patologią, czyli rzekomo państwo ma to zabijać na zabijanie. Otóż zwracam panu uwagę, że dokładnie ten, i proszę racjonalnie i logicznie o tym pomyśleć, dokładnie taką samą argumentację mógłby pan skierować przeciwko karom więzienia. Otóż porywanie ludzi i przetrzymywanie w klatce jest oczywiście samo w sobie złem. Natomiast co innego jest, kiedy w kodeksie karnym istnieje zagrożenie karą za dane czyny, które krzywdzą innych ludzi, i ktoś, kto dokonuje morderstwa, wiedząc, że jest kara śmierci, sam podejmuje decyzję i ryzyko, że machina sprawiedliwości odbierze mu życie. Tak jak ktoś, kto kładzie głowę na szynach, wiedząc, że codziennie w południe przejeżdża pociąg, to on jest odpowiedzialny za swoje samobójstwo, a nie maszynista, który prowadzi ten pociąg. Więc oczywiście, tak samo jak kara więzienia nie jest porwaniem z przetrzymywaniem, tak kara śmierci nie jest mordowaniem, tylko jest oczywiście wymierzaniem sprawiedliwości, za które odpowiedzialny jest oczywiście bestialski morderca, który dopuszcza się takich rzeczy, wiedząc, co za to mu grozi. Pan był burmistrzem Nowej Soli, pan próbuje tu forsować... Pan tutaj próbuje forsować tezę, jakoby nagle zaostrzenie kar miało nie wpływać na ilość przestępstw, zupełnie absurdalną i niezgodną z sensem w ogóle systemu karnego. W ten sposób to moglibyśmy... Abolicjoniści często formułują taką tezę, że nie liczy się wysokość kary, ale nieuchronność. To równie dobrze można by było dawać rok więzienia za wszystko, prawda, zgodnie z tą logiką. Oczywiście im wyższa kara, tym większa skuteczność. I to burmistrz Nowego Jorku Giuliani udowodnił, kiedy objął stanowisko, wprowadził program zero tolerancji i zmniejszył ilość morderstw ponad dwukrotnie. To był pierwszy burmistrz, który poradził sobie z wielką plagą morderstw i przestępstw w Nowym Jorku, właśnie stosując zaostrzenie kar i zero tolerancji. Panie pośle, ale ja mam pytanie do pana. A na ile to jest tak naprawdę kara, a na ile to jest zemsta? Już mówię, to jest bardzo ważne. Właśnie kara śmierci, dlaczego ona jest zdobyczą cywilizacji, a nie barbarzyństwem, jak tu twierdzą abolicjoniści? Otóż różnica między zemstą, a pomstą i odwetem, tym czym jest prawna kara śmierci, polega na tym, że zemsta... Motywem zemsty jest nieograniczone w zadawaniu krzywdy, odpłacenie, zadawanie krzywdy komuś, kto to zrobił. Natomiast pomsta, odwet, karnie ustanowione, ma za zadanie wymierzyć sprawiedliwość. I właśnie kara śmierci została wprowadzona w starożytnym Rzymie do prawa rzymskiego, które jest podstawą naszej cywilizacji, po to, żeby między innymi, żeby skończyć z barbarzyństwem polegającym na tym, że ludzie, którzy dokonywali morderstw, później byli obiektami samosądu, linczu, który często był związany nawet z torturowaniem takich ludzi. Więc to nie jest oko za oko, ząb za ząb, bo gdybyśmy stosowali oko za oko, ząb za ząb, no to byśmy tego ojca musieli przez jakiś czas katować, prawda, i później go dopiero zabić, żeby on w cierpieniach umarł. Tymczasem kara śmierci jest cywilizacyjnym, związanym z całym procesem, systemem sprawiedliwości, cywilizacyjną drogą do wymierzenia sprawiedliwości. Głównym celem kary śmierci jest właśnie wymierzenie sprawiedliwości, a więc podstawowej wartości naszej cywilizacji, a cel poboczny, który najlepiej się wtedy realizuje, to jest funkcja prewencyjna. Wszystkie poważne badania wskazują, że tam, gdzie jest kara śmierci, pan tu senator wspomniał o Stanach Zjednoczonych, tam w większości Stanach Zjednoczonych chwalonych niedawno przez pana senatora jako kolebkę wolności, idei i kraju, który... To są Stany... Który, stan który Dzięki którym broni demokracji, pan senator, ja mam tu cytat, pan senator doskonale broni Stanów Zjednoczonych jako kolebka cywilizacji i wolności. W Stanach Zjednoczonych w większości Stanów jest kara śmierci i tam, gdzie jest kara śmierci, statystycznie jest oczywiście mniej morderstw. Tak samo jest z bronią. Tam, gdzie jest broń, na przykład w Teksasie 3 sztuki na osobę, jest dużo mniej sytuacji z masakrami. Na przykład wszystkie przypadki masakr z użyciem broni są, proszę zwrócić, na kampusach uniwersyteckich albo w dyskotekach. Dlaczego? Bo tam nie można wnosić w broni i ludzie, którzy chcą się bronić, normalni ludzie, nie mogą się obronić przez kimś, kto nielegalnie wniósł broń i zaczyna strzelać do wszystkich. To jest wina społeczeństwa. U nas nikt nie może nosić broni i raczej masakr na kampusach nie ma.
Ale jak widać, są inne masakry, prawda? Panie senatorze, ale ten argument rzeczywiście, on się pojawia wśród ludzi. Znaczy, pojawiają się dwa argumenty za wprowadzeniem kary śmierci. Pierwszy argument to jest taki, że być może wprowadzenie kary śmierci będzie odstraszało potencjalnych morderców od tego, aby popełnili daną zbrodnię. A druga sprawa jest taka, ludzie się bardzo często pytają, no dobrze, skażemy go na dożywocie. Dlaczego ja mam go utrzymywać przez całe jego życie w tym więzieniu? Dlaczego on ma żyć za moje? Jakby pan na to odpowiedział? Panie redaktorze, te argumenty się pojawiają od zawsze. Tak? I tu można byłoby zadać pytanie i szukać rozwiązań na przykład w roku 1933. Można wzorować się na Ku Klux Klanie amerykańskim. Tak? Do tego też można wrócić. My w tej chwili dyskutujemy po tragedii, która się wydarzyła tak naprawdę w rodzinie, w domu. Tu zawinili ludzie, sąsiedzi, służby, policja, służby opieki społecznej. I my się nie zastanawiamy nad tym, tak? Jak do tego doszło? Jak doszło do tego dramatu? Co można byłoby zrobić, żeby do tego dramatu nie doszło? My rozmawiamy po tym dramacie i niestety z przykrością muszę stwierdzić, że właśnie populiści, ludzie żerujący powiedzmy na tej tragedii, próbują wbić kapitał polityczny, my nie uratowalibyśmy tego chłopca. Mogę się założyć o wszystkie skarby tego świata, że gdyby była wprowadzona kara śmierci, to ten chłopiec by zginął i tak. Tam była patologia, tam było postępowanie nie takie wobec tych ludzi, wobec służby nie postępowały tak, jak należało i tam do tragedii prędzej czy później by doszło. Kara śmierci tego życia by nie uratowała. Tam trzeba zmian systemowych, żeby w tego typu... Ja nie mówię o strzelaninie na ulicy. Ja nie mówię o na przykład o napadach z bronią w ręku, gdzie w Polsce tego aż tak dużo nie mamy. Ja nie mówię, że ich nie ma, ale w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie broń jest ogólnie dostępna, to my jesteśmy naprawdę krajem dużo, dużo bardziej bezpieczniejszym. Więc nie wiem, dlaczego my nie rozmawiamy dzisiaj, co trzeba zmienić, żeby kolejni młodzi ludzie, chłopcy, dzieci nie ginęły młode osoby, a my rozmawiamy nad tym, jak wprowadzić, powiedzmy, zemstę, niech będzie za zabicie kogoś, tak? Ja nie wiem, czy pan poseł oglądał Lot nad Kukułczym Gniazdem, czy powiedzmy rok 1984 Orwella. Tam też można szukać odpowiedzi. Panie senatorze, a ja mam taki przykład, może się wydać dość naiwny, prawda, ale może rzeczywiście trochę jest w nim prawdy, bo chociażby, no ja jestem człowiekiem, który 4 dekady już na tym świecie żyje, za moich czasów trochę inaczej wychowywało się dzieci, śmiem podejrzewać, że gdyby dzisiaj tak rodzice wychowywali swoje dzieci, to pewnie by masowo je tracili. I teraz tak, przez ten czas na to społeczeństwo zostało jakby tak nałożony taki... taki może zakaz chociażby kar cielesnych, prawda? Kiedyś to było na porządku dziennym, dzisiaj ludzie no, klapsa nie dają, dzieci nie biją i bardzo dobrze, mają dawać? Prawda? Zmieniło się podejście do tego, ale to dlatego, że ci ludzie już wcześniej zostali jakby troszkę odgórnie napiętnowani, że tak robić nie wolno, że za to grożą konkretne sankcje. Więc jeżeli może byśmy wprowadzili najwyższy wymiar kary, to może no tego życia już nie uratujemy, ale może ta groźba tego najwyższego wymiaru kary uratuje kolejne życia, które są w takiej samej sytuacji. Może coś. Ale ja nie za bardzo rozumiem. Chodzi o to, chodzi o zmianę postaw społecznych, prawda? Znaczy, jeżeli komuś. Żeby jednak dawać klapsa? Słucham? Żeby dawać klapsa? Żeby dawać nie, klapsa? Nie, ja mówię o czymś innym. Mówię, że kilkadziesiąt lat temu, prawda, danie klapsa dziecku na ulicy to było coś absolutnie normalnego. Dzisiaj można za to na przykład pójść do więzienia, bo można za to pójść do więzienia. I, nie wolno bić dzieci. Oczywiście, że nie wolno. Tylko, że kiedyś to było mimo wszystko na porządku dziennym. Dzisiaj można pójść za to do więzienia i ludzie też o tym wiedzą. I może to jest jeden z tych hamulców, który powstrzymuje ich od tego, prawda? Więc może ten... Nie, panie redaktorze, ja się nie zgodzę. To nie jest kwestia, że ktoś się boi, że za klapsa trafi do więzienia. Ja myślę, że to jest kwestia świadomości ludzi i o to chciałbym apelować do wszystkich, żeby, nie wiem, w szkołach wprowadzić lekcje, które po prostu pozwolą zrozumieć ten świat, ale bez bicia. Przecież można wychowywać dzieci bez bicia. Można wprowadzać nowe zmiany w systemie edukacji, żeby i do rodziców docierało, że uderzenie dziecka nie rozwiązuje problemu.
A z tego, co ja wiem, to chyba liderzy akurat Konfederacji są za tym, żeby jednak pozwolić na dawanie klapsa, tak? Bo przecież nic się dziecku nie stanie. Ale to nie chodzi, nie. Więc z jednej strony chcecie kary śmierci, a z drugiej strony chcecie dawać klapsy dzieciom. Zobaczamy. Nie o to mi absolutnie chodziło. Mi chodziło po prostu o to, że jest jakiś wymiar kary za jakieś przestępstwo, prawda? I jeżeli ta kara jest surowsza, no to po prostu więcej ludzi się zastanowi. Ale panie redaktorze, ja panu odpowiedziałem, że jestem przekonany, że to nie jest strach przed karą za danie klapsa, tylko większa świadomość społeczeństwa powoduje to, że dzisiaj dzieci się po prostu nie bije. Świadomość społeczeństwa jest taka, że jak patrzę na przykład na ogólnopolskie badania wiktymizacyjne Polaków w 2020 rok, one ostatnio zostały przeprowadzone, to w 2004 roku 77% badanych popierało karę śmierci, w 2020 już tylko 43%, 41% było przeciwnych. Czyli maleje chęć Polaków do karania karą śmierci. Ten sondaż z 40% to był pojedynczą jaskółką. Średnia sondażowa zdecydowanie potwierdza, że większość Polaków popiera karę śmierci. Ale to nie ale jak popiera przy okazji tragedii jakiejś dużej? Ale jak nie, ja mówię o badaniu nawet przez Gazetę Wyborczą zleconym zupełnie poza sensacyjnym momentem. Natomiast chciałbym się tu odnieść, bo ja traktuję tę dyskusję bardzo poważnie. I chciałbym się tu odnieść do argumentacji, która tu wypłynęła u pana senatora, bo spór o karę śmierci ujawnia spór taki bardzo poważny, światopoglądowy. Pan senator jest po prostu lewoskrętny, jestem prawoskrętny i lewoskrętność pana senatora, co było słychać w tej wypowiedzi, polega na tym, że pan senator powiedział to wprost, że winne jest środowisko, instytucje społeczne, środowisko, w którym się wychowują ludzie, którzy później dokonują. I pan senator kiwa. Dokładnie tak. Pan senator w to wierzy. Ja doskonale znam argumentację lewoskrętnych ludzi. Natomiast... Jestem lewoskrętny, niech pan nie przesadza. Tak, jak najbardziej. To jest melioryzm. Filozoficzny to jest melioryzm, czyli wiara, że człowiek rodzi się z natury dobry, a źródłem zła w człowieku są źle działające instytucje. Jest to oczywiście traktowanie ludzi jako trochę jak zwierzęta, które jeżeli coś zrobią złego, to dlatego, że środowisko jest winne. Ja jestem przeciwnego zdania. Uważam, że ludzie się rodzą z różnym, częściowo dobrze, z różnym pierwiastkiem zła i rodzą się ludzie z bardzo rozwiniętym pierwiastkiem zła, na przykład psychopaci. Mamy w społeczeństwie trochę psychopatów. Większość z nich nie zajmuje się mordowaniem. No, pracują jako saperzy, w sportach ekstremalnych mają niski próg ryzyka. Natomiast część takich psychopatów ma też dążność do zabijania, do znęcania się, również oczywiście przez to, że na przykład wychowali się w dysfunkcyjnej rodzinie, ale podejście pana senatora jest, skoro jest takie, że człowiek nie jest winny, tylko środowisko, to jest argument nie tylko przeciwko karze śmierci, to jest argument przeciwko w ogóle surowemu karaniu. I dlatego abolicjoniści, którzy sprzeciwiają się karze śmierci, doprowadzili w całym zachodnim świecie, zwłaszcza w Europie, do w ogóle obniżenia kary i rozprzężenia moralnego, który kończy się coraz większym ze zwierzęceniem. Efekt jest taki, że zgodnie z tym dokładnym myśleniem, które przedstawiłem, Breivik siedzi nie tyle w więzieniu, co sobie siedzi w takim ośrodku. Tutaj pan senator, myślę, że to jest ilustracja dobra, że jest otoczony ładną, zieloną trawą, łagodnością. W takich warunkach łagodnych siedzi Breivik. Nie wiadomo, czy w ogóle posiedzi do końca, bo średnia długość dożywocia w Unii Europejskiej trwa kilkanaście lat. I co więcej, proszę zwrócić uwagę, że argumentacja pana senatora byłaby doskonałą argumentacją przed obroną podczas procesów norymberskich nazistów hitlerowskich przez skazanie ich na śmierć. Dokładnie można by było argumentować, że naziści hitlerowscy, którzy doprowadzili do zagłady Żydów i nie tylko Żydów, również Polaków, naziści hitlerowcy są tacy, bo zostali wychowani w takim środowisku, instytucje społeczne, biedni ludzie, no tak zostali skierowani przez los i dlatego oni tam pomordowani w komorach gazowych, więc trzeba ich resocjalizować, wstawić do środowiska, porozmawiać z nimi. No przecież nie możemy surowo karać, trzymać w klatce albo ścinać głowy. Nie bądźmy tutaj barbarzyńcami, panie senatorze. Do tego prowadzi logika i w to, co pan wierzy, co jest całkowitą nieprawdą. Drugą wojnę światową i dramat Holokaustu z tym, co się dzieje dzisiaj. A jest pan za karą śmierci w procesach norymberskich, czy by pan bronił tych ludzi?
Ale jest pan za karą śmierci. Była inna sytuacja, świetnie, inne lata. A, czyli pan senator jest zwolennikiem kary śmierci. Właśnie to wyszło. W skrajnych przypadkach wychodzi, że tak naprawdę każdy rozsądny człowiek czuje, że sprawiedliwe jest, mimo tej całej gadaniny o wpływu środowiska, o tym barbarzyństwie, o tym, że co, państwo będzie strzelać, do, przed chwilą pan mówił, a nagle jest pan za tym, że państwo powinno było skazać na śmierć hitlerowskich nazistów. Jest pan zwolennikiem. Proszę pana, mówimy o czymś, co się wydarzyło blisko 100 lat temu. Udaje, że jest pan takim abolicjonistą. Panie senatorze, a to był trafny argument, prawda? Czy są przestępstwa, za które w takim razie można by było karać śmiercią? Czy są takie sytuacje, czy na przykład zbrodniarzy wojennych moglibyśmy potraktować tą karą? I to jest, panie senatorze, i to nie jest pytanie o zeszły wiek. Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Ja się zastanawiam, co się stanie w momencie, kiedy ta wojna się zakończy. Czy na przykład Ukraina, która będzie chciała zbrodniarzy wojennych pociągnąć do odpowiedzialności za to, co zrobili, będzie mogła w oczach cywilizowanego zachodniego świata będzie mogła podjąć taką decyzję o zastosowaniu takiej kary. Redaktorze, ale my brniemy, nie wiem czy celowo, czy nie, w jakąś ślepą uliczkę. Jest pan w trudnej sytuacji, panie senatorze. Bo my rozmawiamy o zbrodniarzach. Zaraz, momencik, w tej chwili pan mi przerywa. Nie przerywajmy. Więc my chcemy porównywać sytuację, kiedy doszło do tragedii w rodzinie, gdzie zginął mały chłopiec, tak? Gdzie winnych możemy szukać wielu. Oczywiście rodzice są głównymi winowajcami, ale winnych myślę, że wielu, więcej by się znalazło. I my chcemy porównywać do tego, co się wydarzyło w roku 1945. Tak. Jeżeli mówimy o tym, co się dzieje, chce pan do tego porównywać, tak. Bo ja nie. Wszystko tak? Można porównywać, byle logiczne wnioski wyciągać, panie senatorze. Dobrze, no to dobrze, to logiczne wnioski może pan... Wniosek. To jakie są logiczne wnioski z wykonania kary śmierci na ludziach, którzy przestępstw nie popełnili, gdzie popełniono błędy w postępowaniu procesowym? I o to się chciałem zapytać, bo ludzie... dzisiaj Tomasz... Bardzo chętnie odpowiem. Dzisiaj Tomasz Komenda prawdopodobnie by już nie żył. Tak. Nie miałby szans na przeżycie. To ja chętnie na to odpowiem. To jest znany, całkowicie oczywiście absurdalny i niesłyszy argument przeciwko karze śmierci, że należy nie karać śmiercią, bo zdarzają się pomyłki sądowe. Po pierwsze, panie senatorze, w krajach, w których nie ma kary śmierci, dużo częściej dochodzi do tego, że podczas akcji pościgowej służby porządkowe zabijają ściganego, groźnego przestępcę, na przykład terrorystę, dlatego że wiedzą, co grozi tym, że po prostu go zatrzymają, że będzie w więzieniu, być może nawet z niego wyjdzie. A oczywiście w strzelaninie na ulicy dużo łatwiej o pomyłki niż w sądzie. Po drugie, panie senatorze, codziennie na polskich drogach ginie średnio 8 osób w Polsce. Co nie jest powodem, żeby likwidować ruch samochodowy. Oczywiście, że istnienie wymiaru sprawiedliwości wiąże się z ryzykiem, na przykład z takim ryzykiem, że Tomasz Komenda spędził 18 lat w więzieniu niesłusznie. Czy to jest argument, żeby zlikwidować karę więzienia? Czy to jest odwracalna kara? Ale jednak wyszedł na wolność i dostał odszkodowanie. I pan myśli, że to jest szczęśliwy człowiek, któremu nie wyrządzono krzywdy? Myślę, że wyrządzono mu krzywdę. To jest nieszczęśliwy człowiek, któremu nie da się odwrócić tej kary. Jest mnóstwo ludzi, którzy niesłusznie spędziło całe życie w więzieniu i zgniło w tym więzieniu, umarło w tym więzieniu. Nie jest to jednak argument za tym, żeby likwidować system sprawiedliwości. Pomyłki się zdarzają, ale zwracam uwagę. Nawet w Stanach Zjednoczonych wykonuje się kilkanaście wyroków kary śmierci rocznie. Kilkanaście. Tymczasem 8 osób dziennie ginie na polskich drogach tylko dlatego, że między innymi pan senator nie jest za zakazem ruchu samochodowego w Polsce. Nie jest to argument oczywiście, bo są inne korzyści z ruchu samochodowego i są inne korzyści z wykonywania kary śmierci. Na przykład korzyść taka, że w Gdańsku ten człowiek, który wyszedł z więzienia, nie zabiłby przypadkowej osoby, żeby do niego wrócić, bo sobie nie radzi poza więzieniem. Nie można powodować sytuacji, w której niewinni ludzie giną z rąk psychopatycznych morderców, tylko dlatego, że czasem może zdarzyć się pomyłka. Po trzecie, nasz projekt ustawy całkowicie minimalizuje taką sytuację, dlatego że w naszym projekcie jest 5 osób w sprawach zagrożonych karą śmierci, jest 5-osobowy skład sędziowski, który na etapie orzekania o winie, w sprawach oczywiście zagrożonych karą śmierci, na etapie orzekania o winie wystarczy, że jeden sędzia ma wątpliwość i się sprzeciwi i później na drugim etapie orzekania kary śmierci wystarczy, że jeden sędzia ma wątpliwość. A więc chodzi o sytuację nie podlegające żadnej wątpliwości, taka jak sytuacja Kajetana P.,
który został złapany z reklamówką z częściami ciała przypadkowej zabitej osoby, który mówi, że jest dumny z tego, co zrobił, który mówi otwarcie, że zjedzenie człowieka niczym nie różni się od zjedzenia kurczaka i że gdyby wyszedł na wolność, to dalej by to robił. W sytuacji, kiedy ktoś robi coś takiego, przekracza granice człowieczeństwa, przyznaje się do tego i mówi, że robiłby to dalej, nie ma żadnej wątpliwości, że możemy... Nie ma żadnej wątpliwości, że skazał się wiedząc, jeżeli by było w karze śmierci, w kodeksie karnym kara śmierci, jeżeli skazał się na ryzyko kary śmierci, oczywiście powinien stracić głowę. Krawat z konopi dla takich ludzi. Ale stracił życie, bo będzie pewnie siedział w więzieniu do końca życia. I... Proszę, chory człowiek, którego proszę trzeba pana, leczyć. Siedzenie chory oczywiście człowiek. Oczywiście psychopaci bardzo dobrze udają niepoczytalność, żeby uniknąć kary. Natomiast co do argumentu pana redaktora, przypominam jeszcze raz, człowiek spędził 25 lat w więzieniu i tak się przyzwyczaił do tego życia, że zabił kogoś, żeby wrócić. Ludzie się tam przyzwyczają, że psychopaci doskonale sobie radzą w więzieniu. To nie jest kara sprawiedliwa i to jest stworzenie, to jest kolejny argument, to jest stworzenie grupy ludzi bezkarnych. Bo jeżeli nie ma kary śmierci, bo w karze śmierci nie chodzi o to, żeby ją często wykonywać. W stałych Stanach kilkanaście kar śmierci rocznie. Chodzi o to, żeby ona istniała jako zagrożenie. Bo wtedy ktoś, kto jest na dożywociu, może się bać, że jeszcze go czeka kara śmierci i ma się pilnować. Inaczej dochodzi do tego, jak z Kajetan P., który jak został zatrzymany, zaatakował panią psycholog, która z nią rozmawiała i ranił strażnika. Nie można tworzyć grupy ludzi bezkarnych, którzy mogą zabić strażników czy panią psycholog w więzieniu. Panie redaktorze, ja muszę kończyć. Panie senatorze, dobrze. Tak, a jeszcze jedno pytanie do pana. Absolutnie już... Chciałem zabrać jeszcze, podsumować to, co pan powiedział wcześniej. Chciałbym, ale jeszcze jedno pytanie, bo mówił pan, jakby pokazał pan, gdzie leży wina, jeżeli chodzi o tą ostatnią tragedię. W takim razie, kto powinien ponieść karę? Nie mówię o tym zwyrodnialcu, który dopuścił się tego czynu na tym dziecku, prawda? Tylko mówię ogólnie. Kto według pana powinien w tej sytuacji ponieść karę? Wie pana, ja nie chciałbym w tym momencie rozmawiać o karze. Ja bym wolał zastanowić się nad tym, dlaczego system źle działa. Dlaczego, powiedzmy to wcześniej, co panu wskazałem, osoba, która się powinna zajmować takimi rodzinami i powinna na wczesnym etapie wyłapać tą patologię, ma pod sobą 100 takich patologicznych rodzin. Dlaczego ci ludzie są źle opłacani? Dlaczego system pomocy społecznej działa źle? Dlaczego nie zadziałały wszystkie instytucje państwa, które powinny zareagować na to, co się wcześniej działo? Dzisiaj już jest po tragedii. Dzisiaj, ja, to co panu powiedziałem, ja jestem w stanie sięgnąć troszkę do historii i pokazać, jak to się w Polsce działo przez ostatnie, powiedzmy, 20 lat. Tragedia, wielki krzyk, oczywiście żądanie kary śmierci i znowu przechodzimy do porządku dziennego. Znowu mija rok, dwa lata, jest kolejna tragedia i kolejna tragedia. A systemu my nie naprawiamy. Nie chcemy doprowadzić do tego, żeby ludzie odpowiedzialni za to mieli lepszy kontakt z tą rodziną, żeby na wczesnym etapie mogli to wyłapać, żeby wyeliminować patologię poprzez rozdawnictwo pustych pieniędzy, które trafiają do ludzi, które demotywują tych ludzi do pracy, do jak gdyby jakiegoś jest postępu pan nawet. 500 plus, ale wpisuje się pan trochę w to, co powiedział premier ostatnio. Proszę pana, jestem zwolennikiem 500 plus, ale w innej formie. Wydawane pieniądze ludziom, które te pieniądze są potrzebne. Pieniądze, które ludziom pomagają. Ale za posiadanie często... dziecka, tak? Jeszcze raz. Nie, bo to jest ważne. To jest bardzo ważne. Społeczne może być w różnej formie. Tego dziecka. Panie senatorze, bo jak chce pan rozmawiać o tym, co zawiniło systemowo, to zwracam uwagę, po pierwsze, że ten ojciec był ojcem dwójki dzieci, ale ojczymem czwórki innych dzieci, matki, która miała czwórkę innych dzieci z dwóch innych znowu ojców. No. I ten ojciec, który okazał się zwyrodnialcem, nie znęcał się nad... Ten ojczym, ale ojciec dwójki dzieci nie znęcał się nad swoimi dziećmi, bo znamy to z historii seryjnych morderców. Nawet zwyrodnialcy często te więzy krwi powodują, że oni nie znęcają się nad rodziną często. Ten ojczym znęcał się nad nie swoimi dziećmi, a niestety państwo systemami socjalnymi, systemami dopłaty dla samotnych matek, 500+, powodują, że łatwiej się rozbijają rodziny i dochodzi do takich patologii. Po drugie, jak wchodziło 500+, ja mówiłem, że oczywiście 500+,
500+ i to się sprawdziło, nie zwiększy demografii. Ale jeżeli znajdą się przypadki, jeżeli znajdą się przypadki matek albo par, które ze względu na 500 zł zdecydują się tylko ze względu na to, na macierzyństwo, to to są matki wyrodne. Bo dla 500 zł nie robi się dzieci. A proszę zwrócić uwagę, kiedy ta matka zaczęła rodzić dzieci. Dokładnie w momencie wprowadzenia 500+. Panowie, bo rzeczywiście musimy zmierzać do końca. Ostatnie pytanie do pana posła, bo zasiada pan w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Ten temat na pewno będzie poruszany, na pewno będzie poruszany temat zaostrzenia kar. Czego się pan w takim razie spodziewa? Czy rzeczywiście dojdzie do jakiegoś zaostrzenia kar? Czy kary da się jeszcze bardziej zaostrzyć? Tego chce premier. I co pan zaprosi? Oczywiście, że się da i powinno się. Tymczasem już jest przygotowany przez rząd projekt, który zwiększa na przykład kwotę, za którą można okraść sklep z 500 do 800 zł i to nie jest przestępstwo, tylko wykroczenie. Wszystko idzie w kierunku rozluźnienia. To, że teraz premier Morawiecki pod publiczkę mówi o karze śmierci, to, że Prawo i Sprawiedliwość czy Zbigniew Ziobro będzie mówił o karze śmierci, to jest tylko pod publiczkę. Zwracam uwagę, że tuż przed tym, jak objęli władzę, jeszcze zgłaszali projekt ustawy, który przywraca karę śmierci, uzasadniając w tym projekcie, jak to można zrobić mimo obecności w Unii Europejskiej. Jak tylko objęli władzę, temat ucichł. Reszta to jest propaganda. To tutaj kończymy, bo pan senator też jest w drodze. Bardzo panie senatorze dziękuję. Ostatnie zdanie. Proszę bardzo. A panie pośle, niech będzie, politycy, zamkniemy bramą. Tak? Dzisiaj mówiący o karze śmierci żerują na tej tragedii. Nie róbcie tego. Ale ja to mówię od kilkunastu lat w tej kadencji wielokrotnie. Żerujecie na śmierci dziecka. Żerujecie na śmierci dziecka. Trzeba naprawiać system, trzeba się zastanawiać, jak wyeliminować. Pan żeruje, mówiąc o naprawie systemu. Dobrze, pan teraz żeruje. Akurat pan poseł mówi o tym od lat, ale rzeczywiście są osoby, które na kanwie tego, co się stało, podnoszą ten argument. Ale senator... i ostatnie pytanie. Czy jest możliwe wprowadzenie kary śmierci? Panie pośle, czy jest możliwe, będąc w Unii Europejskiej, wprowadzenie kary śmierci? Przed chwilą o tym mówiłem. Oczywiście powinniśmy być podmiotem w Unii Europejskiej. Wystarczy wypowiedzieć szósty punkt konwencji ochronie praw człowieka i przywrócić elementarną suwerenność w Unii Europejskiej polegającą na tym, że my jako suwerenne państwo będziemy sami ustalać, jak karzemy zbrodniarzy i zwyrodnialców. Jasne, czyli demagogia. Dobra, dziękuję. Senator Wadim Tiszkiewicz, senator niezrzeszony, były prezydent Nowej Soli. Bardzo panie senatorze dziękuję. Dziękuję. I spokojnej podróży życzę. Dziękuję bardzo. I poseł... Do Niemiec jadę. Dziękuję bardzo. Nienawidzonych przez obecny rząd. Do Drezna. Pozdrawiam. Pozdrawiam. I poseł Konrad Berkowicz, koło Konfederacja, pierwszy przewodniczący partii Nowa Nadzieja. Dziękuję bardzo. Bardzo państwu dziękuję w takim razie również za obejrzenie tego odcinka do samego końca. To jest ten moment, w którym zachęcam was do zostawienia subskrypcji i oczywiście skomentowania tego, o czym rozmawialiśmy. Czy jesteście za karą śmierci? Zostawcie komentarz. I widzimy się w kolejnym superlinku. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia.